Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox, moi drodzy. Plus, co sekundę dostajemy plus jeden obrażeń, o, to jest konkretna nazwa tej gry. Jeśli chodzi o to, co prawda, nie wiem czemu, ja mam 70, 73, dostaję 3, więc nie wnikam w to. Jeśli chodzi o to, co prawda, to co sekundę dostaję więcej na starcie. To jest pierwszy boss jakiś, którego mogę pokonać. Ile on ma? Kwantylionów jakiś ma, okej, okay, dobra, to chyba niespecjalnie. Aha, możemy też winy kupować, za winy kupujemy te. Mamy też jajka podstawowe, możemy też kupić ileś obrażeń. Na przykład 1 bilion obrażeń, jeśli byśmy chcieli za 400 robuxów. A, i tu są jajka za wygrane. Dobra, kupmy na razie podstawowe jakieś jajko tutaj za 99 robuxów. Oczywiście standardowo dostanę jakiegoś czerwonego gluta, który jest 55%. Gra mnie zaskoczyła, 27, najsik, bardzo ładnie. I on daje nam plus 1,5 miliona na sekundę, czy ile? Plus razy 90 tysięcy, tak? I mam, a dlaczego mam młotek? To nie powinien być miecz przypadkiem? Auto damage? Aha, że od razu zadaje obrażenie, jakby, okej, okay, że dłukę. Niech będzie, witam sklep, mogę kupić jakieś pierdoły w sklepie, to mnie nie interesuje. Trailer, to też nie jest nic dobrego. Super miecz, obrażenia razy 10, razy 5, przepraszam. A tamten jest razy 10. I tu mogę bić nubków. No aha, to są moje winy. Dobra. A, falami są ustawione, wszystko jasne. Dobra, mam 4 miliony. Więc takich... Czemu go na hita ściągnąłem? Nie jestem pewien. Czemu ich ściągam na hita? Czemu biję 25 milionów? Jakbym bił razy 5. Ile dostaję za was winów? To jest moje pytanie. Za takiego tutaj gnoma. 10 milionów teraz zadaję. Niech będzie. Ile za takiego jednego dostaję? Zginiesz? Dostałem 200 coś winów. Okej. Okay. I mam też trochę killi. Mógłbym też tych tutaj tłuc. Dostaję plus 60 winów za każdego ninja. Jeśli bym potrzebował. Okej. Okay. To brzmi spoko. W sensie... Dalej nie jest to wybitnie dużo, potrzebuję obrażeń jeszcze masę, żeby dostać się tam na sam koniec i być w stanie cokolwiek zrobić. Ale mógłbym na przykład kupić trochę winów. Na przykład widzicie, mam teraz prawie 1000 kosztuje 100 robuxów. Realnie. Tu mogę chyba też sztucznie dodać sobie jakieś obrażenia, jeśli chodzi o to. Za 1000 winów mogę... A, nie mam jeszcze 1000. Nie jestem w stanie. Musimy załatwić tutaj, dobra, teraz mamy 1000, na spokojnie. I teraz jesteśmy w stanie pójść i kupić to jajko. Co prawda te pety wyglądają na dosyć słabe, ale zobaczymy, jak to wszystko wygląda. To daje 7500. To nie jest zbyt dużo, możemy mieć 4 pety na raz. Możemy też kupić jakieś lepsze oczywiście pety, na przykład tutaj takiego peta za 400 robuxów. Tu jest fajnie, bo kupujemy i tylko wygląd się różni tak naprawdę. Więc nasz obecny pet to będzie żółty. Niech będzie, bardzo fajny. Daje 225 milionów, więc również niech będzie, załóżmy go. Tutaj były jakieś kwantyliony, tam jest jakiś tam boss do załatwienia, w sensie załatwiony. Tu 10 poziomów potrzeba. 10 poziomów? Chyba nie mam jeszcze 10. Aha, bo tam jest druga platforma cała. O kurde, a ja mam poziom drugi. Dobrze, wszystko jest jasne w takim razie. W takim razie teraz będę bił tym mieczem świetlnym. Niech będzie. Przechodzimy po kolei oczywiście, tak samo jak wcześniej. Swat, Light Ninja. Ten ninja już jest na hita, proszę bardzo. Ghost na hita. Snowman na hita. Astronauta na hita. Boss? Boss jest na hita. On ma bilion zdrowia. A, bo bijemy jakoś po 2 bilion. Nie. Hacker też jest na hita. I patrzcie, możemy stać w miejscu i tłuc. Po prostu stojąc w miejscu. I zdobywamy 10 expa za każdego załatwionego. Dobra, tutaj mamy Frost Guard. A, już 3,5 biliona jakoś bijemy. Niech będzie w takim razie. Dobrze. Czyli takiego na przykład Fire Guarda też bylibyśmy w stanie załatwić, tylko z czasem, wiadomo. Mamy 8 tysięcy wygranych i mamy zdecydowanie więcej. No, jesteśmy w stanie to cokolwiek zrobić. Mamy trzeci poziom. Moglibyśmy ich tutaj oczywiście tak tłuc cały czas. Ale tu widzę, że jakieś inne osoby jeszcze przyszły. Więc cofnę się na tutaj poziom wstecz, że tak powiem. Tych jestem w stanie tutaj na 2 hity ściągać, jak najbardziej, cyk, cyk. Czasami niestety to nie łapie, co jest dziwne, ale no nie będę w to wnikał, nie? Tutaj idziemy, no i teraz dzięki temu, że mi się to wszystko wbija... Ja biję tak jakby dwa razy? Nie, ciężko stwierdzić.
Ale jestem w stanie wbić troszeczkę oczywiście moich wspaniałych winów, trochę fragów, 64 załatwiłem już w tym momencie i dostaję po 1000 za każdego. Wbijemy 50 tysięcy, bo wydaje mi się, że jajko kolejne jest za 50 tysięcy. A, ja mogę też auto damage włączyć, więc nie muszę tak realnie nic robić, tylko sobie staję i to tnie ich samo. Proszę bardzo, wbijamy 50 tysięcy, cyk, ostatniego rozwalimy sobie tego Fireguarda, który to jest na dobicie. 15 tysięcy. Chwila, 15 tysięcy się dostaje za załatwienie jednego? 1500. 1500 ewidentnie. Dobrze, wracamy w takim razie. Tutaj jeszcze jest. Zadaj milion, bilion co sekundę. Bilion. Nie milion, tylko. A, plus jeden. Teraz musiałem dodać trylion, żeby to miało jakieś znaczenie dla mnie. Za 20 tysięcy i za 40 tysięcy winów jest ostatnie jajko, naprawdę? Dobra, to bierzemy. Zobaczmy, co tu jesteśmy. Legendarny! A, dobra, to wszystkie są legendarne, ale 27%. Ten daje 1,5 miliona. No nie jest to zbyt dużo dalej, ale trochę więcej nam mnożnika obrażeń robi. Mamy poziom 4 dopiero. Kurczę, no dobra, niech będzie. Tniemy wszystko po drodze, co tutaj się znajduje. Ciach, ciach, ciach. Hacker, Frostguard i tych teraz musimy załatwiać. No, bijemy już całkiem sporo, więc jesteśmy w stanie nawet takiego aliena załatwić bez żadnego większego problemu. Tym bardziej, że bijemy podwójnie troszkę, bardzo ładnie. Ciach, ciach, 20 tysięcy. No nie jestem w stanie obecnie już lepszych jajek dostać, ale jestem w stanie szybciej na nich levelować, bo ile dostaję za takiego? Chwila, ja też dostaję za niego 10 expa? Chwila, jak to wygląda? A za każdą załatwioną osobę dostaję 10 expa. Czyli niezależnie kogo biję, mogę wbijać poziomy, mogę tak naprawdę na tych nubach bić cały czas. Bo ja dostaję 10 expa po prostu za załatwienie danej tej. No, cały czas dostaję tego. Czyli tak naprawdę w chwili obecnej już nie liczy się tego. Nie liczy się stricte mój, jakby ilość moich obrażeń, powiedzmy. Nie liczy się również ilość moich winów, tylko liczy się stricte to, jaki wbiję exp. Bo mam 5 poziom, mam 380... 390, 400 i tak cały czas 10, 10. Dobra, to są winy, to jest w ogóle nuke. Kill all. Ale wszystkich w sensie co, graczy, czy boty też załatwię wszystkie? To jest moje pytanie, dobre. Tam niektórzy mają, ktoś ma 93 tysiące killi. 93 tysiące. Przecież to jest jakaś totalna makabra, jeśli chodzi o to, kurde. Muszę przyznać. Tutaj to jest takie chodzenie w ogóle, jedna, druga, proszę bardzo, cyk, i chodzimy, i teraz tych, i tak cały czas, no w sensie załatwienie ich wszystkich jest na pewno szybsze, jak się chodzi samemu, tak? Ale no nie oszukując się, to jest dalej tak naprawdę syzyfowa trochę robota, w sensie chodzenie i tłuczenie ich wszystkich tutaj. To nie jest zbyt dużo, a potrzebny jest 10 poziom, żeby przedostać się dalej. Ja potrzebuję też jakichś lepszych petów, żeby być w stanie w ogóle robić coś więcej, bo te, które obecnie posiadam, nie są w stanie robić aż tyle, ile bym chciał. Mam tego jednego dobrego peta, ale to dalej nie jest jakoś ekstremalnie dużo. Pyk. I to nie ma też właśnie zależności, że te początkowe na przykład... Że początkowe tutaj na przykład te właśnie zombie czy cokolwiek takiego zadają, na przykład dają 5 expa, czy właśnie 1 expa, nuby na przykład, że dają 1 expa. Nie, wszystkie dają twardo 10. Więc mogę stać i po prostu bić nuby. Nie ma to jakiegoś większego sensu to akurat. Tu już nic nie chciałem kupować. Tu możemy zobaczyć. Co prawda ten super boss, ja mu nic nie będę w stanie zrobić pewnie, prawda? Tak, nie jestem w stanie mu nic zrobić. Tu jest sword fine. A, tu możemy sami walczyć po prostu z kimś. Dobra, otwórzmy dwa jajka w takim razie. Skoro mamy tyle pieniędzy, jest jakaś kaczka. Kaczka ma 50%. I kaczka znowu? Nie, tym razem znowu dostaliśmy to, co mieliśmy. Możemy też Riberfa zrobić za 100 winów. Za 100? Ja mam 11 tysięcy. A, i dostanę 5% więcej. To nieważne, jeśli chodzi o to. Zdejmiemy sobie tego podstawowego. Te mają 1,5, więc założymy sobie jeszcze tego i będzie spoczko. Możemy też coś craftować. A, możemy golda zrobić. Potrzebujemy 6. No dobra, to wymaga jeszcze trochę czasu od nas tak naprawdę. Troszeczkę musimy pofarmić minimalnie. Ale wydaje mi się, że takie przechodzenie tutaj cały czas w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Ciekaw jestem, czy też teraz już jesteśmy w stanie, prawie mając 10 bilionów, jesteśmy w stanie załatwiać kolejnych. Że na przykład cyborg jest dla nas w ogóle jakkolwiek sensowny. W sensie, no jesteśmy w stanie go załatwić, ale zajmuje to zdecydowanie dłużej, niż byśmy chcieli. Z 16 tysięcy. Ile jaką dostaniemy w ogóle za niego nagrodę? To jest moje pytanie. Poproszę mi go tu pociąć łatwiej. I 3000. No to zdecydowanie łatwiej jest pokonać dwóch alienów, za którego dostajemy 2000.
Tak wyglądają realia, bo alienów jestem w stanie pociąć w moment, tak naprawdę. No, alienów jestem w stanie pociąć w moment, a nie w ten sposób. Mam 7 poziom. Dobra, no to wbiję ten 10 poziom i zaraz się z wami usłyszę. Dobra, odkryłem chyba najprostszy sposób, czyli nie zatrzymujemy się, jedziemy w linii tak, żeby miecz po prostu jechał przez nich i po prostu tniemy i w ten sposób jesteśmy w stanie zrobić to jak najszybciej. Ostatnich kilku jesteśmy w stanie wbić kolejny oczywiście poziom i ciach, mamy 10 poziom w tym momencie. Dobra, mamy 10, więc jesteśmy w stanie przejść na drugą platformę, jak najbardziej, więc poprosimy przejść na księżyc, niech będzie. I tu już nie ma przejścia dalej. Mamy też kolejne jajka. Możemy kupić jajko za 60 tysięcy, jajko za 80, albo za 100, albo za 300, więc kupmy 2 za 100. Myślę, że to będzie najsensowniejsza obecnie inwestycja. Jest jakiś godly, więc weźmiemy je oczywiście razy, tak jak mówiłem, są, dostaliśmy pieska i coś innego. Teraz one dają 75 milionów i 105, czyli bardzo duże przebicie, szczerze mówiąc. Co daje więcej? Ten nasz daje mniej, więc ściągniemy jego, założymy sobie tego jednego i założymy sobie tego jednego. I one teraz będą w stanie zdecydowanie więcej nam tutaj dać, ale i tak musimy uzbierać jeszcze 300 tysięcy. Możemy też, wiadomo, kupić sobie jakieś winy, ale... Czy jest większy sens? Raczej nie. Moglibyśmy kupić 1 trylion obrażeń, jeśli byśmy chcieli, bo ile one to mają? Od miliona się zaczynają. Dobra, kupmy, czemu nie? Możecie stawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło oczywiście, jeśli chcecie, moi kochani. Zaczynamy, 100 milionów, mamy trolle za bilion, mamy golemy, w sensie mamy duży mnożnik, więc tak naprawdę Dragon Lord nawet za 4000 schodzi na hita. Ciekawie, dobra, dalej jest Battlebot. Też schodzi na hita, mimo że ma 999 milionów, a bo mamy trylion, dobra, wszystko jasne. Ale tutaj... No, powiem wam, że tutaj już bijemy srogo bijemy. 6 milionów praktycznie, 6 trylionów przechodzi na hita. Tak naprawdę w tym momencie. Dobra, zły robot. No, zły robot też. Co prawda widać, że zdecydowanie dłużej potrzebujemy tu siedzieć. 20 tysięcy załatwiając jednego. 20 tysięcy za 100 trylionów, a za 10 trylionów dostajemy 12 tysięcy. To te idą o wiele szybciej, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o to. Tu mamy jeszcze kolejnego, Sunslayer. Skoro za poprzedniego dostaliśmy 20 tysięcy, to za tego dostaniemy w okolicy 30, tak stawiam. Mimo że ma 10 razy tyle zdrowia, co ten poprzedni. Tak realnie. No ale no wiadomo, to są różne kwestie tutaj. Moglibyśmy tu jeszcze o 100 trylionów obrażeń jeszcze można byłoby kupić. Czemu nie? Jasne, 100 trylionów to już jest w ogóle totalny kozak. O, i tu są właśnie te kwantyliony, których byśmy potrzebowali, ale to jeszcze pewnie daleka droga przed nami tak naprawdę. Wiesz, ludzie coś tam sobie piszą na czacie. Ja postaram się jeszcze... A tu mogłem w ogóle zrobić obrażenia razy dwa. Ja po prostu ślepy, kurde, proszę bardzo. Ultimate Sword. Te bronie też mi się zmieniają, szczerze mówiąc, i nie wiem nawet kiedy. No, 30 tysięcy, mówiłem, to jest bez sensu. Totalnie. A, dobra, skoro już tu jesteśmy, to nie te boty, tylko... Chwila, te boty. 8 tysięcy, nie te boty, te. 12 tysięcy. I w ten sposób możemy uzbierać. I myślę, że postaram się uzbierać teraz 500 tysięcy. Skoro tak łatwo to idzie, to 500 tysięcy uzbieramy na to najlepsze jajko. I zobaczymy, co jest w stanie nam po prostu polecieć. Bo zbieranie na to jajko za 300 tysięcy, no nie oszukujmy się, będzie dosyć łatwe, biorąc pod uwagę, ile dostajemy teraz na raz. Spróbuję się też cofnąć na poprzednią planszę i zobaczyć, ile tam jestem w stanie teraz zrobić. Dobra, jest. Nie jest, teraz jest. Niech będzie. Rozwalamy wszystko po kolei i wracamy oczywiście. Tu jest w ogóle jeszcze jakiś boss. Dobra, ma QI jakieś. Nie chcę nawet. Najlepszy pet, piaskowy. Dostaliśmy Sand Marshmallow, czyli taki najbardziej standardowy. On ma 450 milionów. Więc tego zdejmujemy, zakładamy tego na 450 milionów. 200, 205, 105 i 75. Czyli no, musimy teraz jak najbardziej wyposażyć się w te za 50 tysięcy. Teraz tak, jak jestem w stanie przejść tutaj, to jest moje pytanie. Tych załatwiamy. Tutaj byliśmy ostatnio chyba. Alien, cyborga załatwiamy. Robota załatwiamy. Bandytę załatwiamy. Żołnierza już trochę dłużej, ale załatwiamy. Tutaj jest pan wielki noob, który też ginie. Tutaj mamy wielkiego zombie, którego też jesteśmy w stanie załatwić, bo oczywiście mamy więcej obrażeń, niż sobie tutaj by myślało. Proszę bardzo. Ile za to dostaliśmy? 10 tysięcy? Nawet nie byłem w stanie zauważyć. 10 tysięcy winów. Tego też byśmy byli w stanie załatwić, łucznika, bo już załatwiliśmy zresztą na drugiej planszy i to z gorszymi zdecydowanie petami. Załatwiliśmy sobie takiego, który miał dwa razy tyle zdrowia co ten, czyli tam no
Po trylionach, co jest już kolejne? Już nie wiem. O właśnie takie, takich knightów, więc tu jeszcze zostały rycerze. Trochę jeszcze tego zostało, muszę iść teraz na tamtą mapę. Wbić 500 tysięcy tak naprawdę, kupić peta, wbić 500 tysięcy, kupić peta i będę w stanie coś zrobić więcej tak naprawdę. Więc muszę się jeszcze tylko cofnąć tutaj w tym sklepie. A, zobaczmy, czy jestem w stanie w ogóle temu bossowi coś teraz zrobić. To jest moje pytanie. No, dalej patrząc na zdrowie, nie. Więc nie jestem w stanie. Musimy się wrócić tu. Musimy się wrócić na wszystkie tutaj te oczywiście poziomki. Tutaj, tutaj i chyba na tych właśnie. Na te roboty. Ewidentnie tak. Musimy na te roboty wrócić. O. I po 12 tysięcy pofarmić i zaraz się usłyszymy. Chwilę posiedziałem i nazbierało się 1,5 miliona, więc kończymy tą robotę, jeśli chodzi o to. I idziemy kupić 3 jajka, które będą nam w chwili obecnej potrzebne. Możliwe, że będą potrzebne tylko 2, dostałem znowu jakiegoś bakłażana. O, teraz dostałem coś lepszego, 11%! Nice, to powinno być zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Więc tak, obecnie nasze pety, 75 milionów ściągamy, ten 105 milionów ściągamy, zakładamy te dwa kubeczki po 450 milionów, no i dostaliśmy jeszcze tego, który ma 750. Czy jest lepszy od naszego obecnego Dominusa? No niestety jest. Więc bierzemy to wszystko i znowu z naszym tasakiem jesteśmy w stanie przejść się przez wszystkich przeciwników. Tutaj tego robota jesteśmy w stanie załatwić. Nie wiem, czemu tak wolno idzie teraz z tym robotem. Wydaje mi się, że szybciej szło. A, nie no, mam auto damage. Coś tu jest nie tak, powiem wam. Coś tu jest nie tak. Czy mój pet miał 22,5 miliona miał obrażenia i razy 225 milionów. Czyli jest zdecydowanie gorszy od tych, które miałem w tym momencie wcześniej, ale z tym idzie mi gorzej. Z tym idzie mi wolniej. Czy ja czegoś tu nie rozumiem? Bo z tym walczyłem wcześniej. Nie z tym robotem za 100, walczyłem z tym Sunslayerem, który miał gdzie... I szło o wiele szybciej. Chwila. Ja muszę to przetestować. Ściągamy tego. Ściągamy tego. Miałem założonego tego, miałem założonego tego. I jeszcze jednego musimy zdjąć. Miałem założonego swojego. No i teraz. No zobaczcie. Pyk. Pyk, 50 trylionów, pyk, 50 trylionów praktycznie znika. No, może po 30 bliżej. Pyk, 30 trylionów. No, i teraz ściągnę je. Czy mi się wydaje, czy to jest już moja głowa stricte? Zakładam najlepsze możliwe pety, jakie obecnie mam. Nawet jest equip best. Zakłada najlepsze. I teraz 40. Wydaje mi się, że robi minimalnie mniej. Mimo, że mam o wiele silniejsze pety. Dobra, 30 tysięcy, no tutaj też bylibyśmy w stanie to załatwić, ale no... zajęłoby to zdecydowanie, zdecydowanie dłużej. A ostatni, najlepszy, ma 9,91 QI, więc tak naprawdę nawet nie zobaczymy na nim różnicy. Na tym byśmy widzieli minimalną, naprawdę minimalną różnicę, jak widzicie. I to jest QA, a tam jest QI, więc no niestety nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Także ja również tutaj zakończę. Jeśli chcecie oczywiście pograć w gierkę, to zapraszam, link jest w opisie. Póki co, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No i cześć!